Polska Credit Union, Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza zaprasza do skorzystania z wyjątkowo dobrych ofert na plany emerytalne RRSP i RIF. Konkurencyjne oprocentowania. Gwarantowany dochód. Elastyczne warunki kontraktów. A do tego... Wszystkie depozyty na rejestrowanych planach RRSP i RIF są ubezpieczone w 100%. Bez ograniczeń i limitów. Przez rządową organizację Deposit Insurance Corporation of Ontario. Otwórz nowy plan RRSP lub przenieś swój plan emerytalny do Credit Union. Transfery planów RRSP i RIF są bardzo łatwe. Wystarczy Twoja decyzja, a Credit Union załatwi wszystkie inne sprawy. Przypominamy, że termin wpłat na RRSP za 2010 rok upływa w dniu 1 marca. Wszystkie sprawy załatwisz w najbliższym oddziale naszej Credit Union lub telefonicznie w call center. Zapraszamy. It's never too late to upgrade your education and training for a better job. Whether you want to update your knowledge to keep on top of things, or you need to improve your technical skills, find out about Government of Canada programs and other opportunities that can help you. Visit actionplan.gc.ca/betterjobs. A message from the Government of Canada. Z Piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny? Sprawdź najpierw u nas. Pani Urszula Lipińska po kilkunastu latach praktyki lekarskiej w Polsce od 1989 roku prowadzi sklep zielarski Health from Nature przy 47 Roncesvalles Avenue. Health from Nature oferuje ponad 300 ziół oraz kosmetyki ziołowe, witaminy i minerały, fachowe porady z zakresu ziołolecznictwa. The next pandemic could come from anywhere. Foreign items that appear harmless can devastate our farms, forests, economy, and people. Don't risk fines or prosecution. Be aware and declare all foreign foods, plants, animals, and related products, or use designated disposal bins. Visit or call to learn more. A message from the Government of Canada. Przedstawimy Państwu drugą, ostatnią część wspomnień pana Henryka Piotrowskiego, który w lutym 1940 roku, w wieku 18 lat, wywieziony został wraz z rodziną w okolice Kotłasu na południe od Archangielska. Przypomnijmy, że pan Piotrowski, mieszkający od kilku lat w domu Kopernika, swe przeżycia wojenne spisał w dwóch książkach – Wspomnienia z Sybiru i Sybirak żołnierzem. Obie książki zostały przetłumaczone na język angielski, ukazując się w jednym wydawnictwie pod tytułem A Veteran's Memoirs, którą to książkę można nabyć w księgarni Artus przy ulicy Roncesvalles w Toronto. Reportaż przygotowała Violeta Kardynał, realizator filmowy, autorka wielu relacji dla telewizji Polonia. Wzięli nas do pracy, jak rąbać las. Najpierw wzięli tych najmłodszych, najzdolniejszych. W każdym razie ja tam pracowałem przez chyba dwa tygodnie pierwsze. Dostałem wypłatę za tą pracę, bo to się pracowało na akord. Dostałem 27 kopiejek za dzień pracy na kromkę chleba. Ja powiedziałem, że tak mało zarabiam tutaj, oni więcej zarabiali oczywiście. A on mówi, ty jeszcze nie zarobiłeś na dwa kwadratowe metry, żeby się w niej zakopać. Na razie mieliśmy swoje jeszcze swoją kaszę, jakiś tam groch, to wszystko gotowywaliśmy i ten chleb można było kupić, ale trzeba było płacić. Za darmo nie dawali. No i zaczęła się praca w lesie. Po pewnym czasie, kilkunastu nas, nie wiem, jakieś kilkunastu nas młodych, młodszych chłopców wzięli do innego
Uczastek się nazywał po ukraińsku. Takie też miejsce, gdzie się pracowało, tylko niewiele tam było baraki. I tam przenieśli nas, to było kilka kilometrów od Kusto, nazywało się Wieżaj. Tam przed jakimś miesiącem pracowaliśmy sami przy robieniu tratw z drzewa, które potem popłynęły do Archangelska. Myśmy pracowali, tam były te drużyny rosyjskie, to po jednym albo dwóch nas pracowało i mówili nam, co tam robić. I właśnie pieniądze tam były, z tego, cośmy zarabiali, to nie można było wyżyć samemu, zapomnieć o rodzinie. Tam dochodziło i do 40, ponad 40 minus. A wiedziało się wieczorem, jak będzie, że będzie tak zimno, bo drzewa pękały w lesie. To była kanonada, się słyszało. To mówię, to jakby artyleria strzelała, bo tam te setki tysięcy tych drzew, tak jak jedno na 100 pękło, tak w górę, robiło ten hałas. Ja zawsze wierzyłem, miałam nadzieję, że ja będę wolny. Mogę pani powiedzieć, że tam są lasy, w których wychodziłem i śpiewałem godzinki, których więcej nikt nie usłyszy. Prawdopodobnie nikt nie słyszał przedtem i nikt więcej nie usłyszy w tym miejscu. Godzinki polskie. Ja wierzyłem. To było 5 kwietnia w 1942 roku. Sobota przed Wielkanocą. Słońce wschodziło. Właśnie o tej porze w Polsce była rezurekcja u nas na wsi. O wschodzie słońca. I on mówi, słuchaj, mam coś ci powiedzieć. Zatrzymałem łódkę i tak stałem przy brzegu. On zeszedł z lasu i mówi, ci okropni Niemcy napadli na nas. Ja mało w wodę nie wpadłem z radości. Powiedziałem, że to będzie nasze zbawienie. I tak było. To nie trwało od razu, ale jakiś miesiąc czy tam półtora później przyszedł i powiedział nam komendant, że jesteśmy wolni. Ja pojechałem tak dla pewności. Można było jeszcze tratwą pojechać w dół, bo w zimie sankami mnie nie wezmą. A myślę, że ja tratwą pojadę, bo ja mogę sam. Dlatego zbudowałem tą tratwę. Skora brzozowa i tutaj to są belki, prawda? Sosnowe, suche. Bo tam były sosnowe, suche. Sosnowe belki i ten. A to jest związane. Brzozy jak rosną, to upadają nasiona i potem wyrasta ich mnóstwo, tak jak ziele te. Do 2 metrów, 3 metry może, jak są cienkie. Wtedy to się ścina na dole samym, taką 100, 200, ile tam, co oni używali do swojego spławu też. Rzuca się do ognia. Jak się rzuci do ognia, to one pękają i jak się weźmie, skręci ją, to one mają tak jak 50 czy 100 różnych takich pasem. Drzewa z łykiem razem, to wszystko mocne jest. Oni używają to i to zrobi się kulka z tego. Zakłada się takie kółko na tym i klinem się naciąga. I to jak namoknie, to jeszcze mocniejsze jest, twardsze, trzyma mocniej wszystko. Także tutaj nie ma żadnego gwoździa. A kora brzozowa, tam było mnóstwo i brzoza jest uważana tam za chwast. Zabraliśmy te swoje rzeczy, które mieliśmy, popłynęliśmy w dół. Płynęliśmy właśnie, jak nas zwolnili, do tej drugiej miejscowości, która była bliżej. Bliżej tam, gdzie byśmy chcieli dostać, tak. Stamtąd można było w lecie wyjechać drogą kołową już. Bo tam dochodziły w lecie, dowozili różne cukier, mąkę, czy tam inne rzeczy tutaj dowozili. Bo tam tylko las był, nic nie było tego. Tak? Tam dowozili drogą leśną. Była droga bagnista, różnie zbudowana. Niektóre miały właśnie takie kołki, gdzie trzeba było przejechać 100 czy 200 metrów. Stamtąd można było
z północy nie można było. Ja wyszedłem z tego kolchozu, zostawiłem ojca i siostrę. Mieli jeszcze trochę rzeczy do sprzedania, żeby przeżyli, a ja chciałem do wojska. I właśnie byłem w wojsku. I powiedzieli nam, że idziemy do Persji. Ja właśnie od razu wysłałem kartkę za ostatnie ceny, za ostatnie kopiejki. Kupiłem kartkę, napisałem to ojcu i siostrze. I wyjechałem. Załadowali nas na statek cysternę, bo tam były statki inne, takie mniejsze, gdzie cywilne osoby wieźli i schorowane, i różne, prawda, a myśmy jechali na cysternę na pokładzie. Tam pogoda, deszcz pada, czy to wszystko jedno. Żołnierze w każdym razie dorośli, bo każdy miał płaszcz, bo mieliśmy już wyposażenie wojskowe. Płynęliśmy tam, przepłynęliśmy i zatrzymaliśmy się, oni nie mogli do portu wejść, bo morze było bardzo burzliwe i nie bardzo można było tam wejść. Mniejszy statek gdzieś tam bliżej brzegu dali i szalupami wyładowali ludność cywilną. Jakieś tam światła były, wszystko. A nas dopiero wysiadłem rano, tuż przed świtem. Wsadzili nas w szalupy i dotarliśmy do brzegu. Byłem w Palestynie przez pół roku, wróciłem do Iraku, potem przewieźli nas do Iraku i tam były spisy osób, które przyjechały potem, cywilnych osób. I znalazłem ojca i siostrę. W Palestynie zaczęła się nasza edukacja wojskowa. Tam się uczyliśmy chodzić, zwroty robić, maszerować, obsługiwać. Tak ja zostałem przydzielony do artylerii. Potem pojechaliśmy do Włoch. W środkowej Włoszech byliśmy na froncie jakieś tam miesiąc czy dwa. I potem pojechaliśmy pod Monte Cassino. I tam właśnie była ta wielka bitwa. Wie pani, ja mam książkę tutaj Wańkowicza. On napisał 3 tomy o Monte Cassino. Żeby sobie wyobrazić, co jest, trzeba było tam być. Nikt nie mógł, słowami nie poda, jak tam było naprawdę. Amunicję trzeba było nosić. Ja wiem, ja nosiłem amunicję, jak schodziłem, bo ja byłem potem pod chorążem, potem byłem oficerem, schodziliśmy piechotą, byłem w pierwszej linii wszędzie, specjalnie w bitwie o Bolonię tam. To ja wiem, jak to jest. Ile można wziąć ze sobą, żeby móc chodzić, żeby można chodzić, poruszać, biegać czy coś innego, tak. To nie jest, to tego się nie opisze, jak to jest naprawdę. Co się widzi, to zupełnie co innego. Potem szliśmy po wschodniej części Włoch z Niemcami, była bitwa co kilka dni była bitwa. Do Ancone i tak dalej. Myśmy minęli Ancone, byliśmy Loreto, troszeczkę na północ jest znana loretańska ta litania. Tam była wielka taka, wielka katedra. Byliśmy tam i Niemcy raz zaatakowali od strony morza samolotami myśliwskimi. Nasza artyleria strzelała do nich. Bo tam właśnie chodziło o ten Ancone port zdobyć, bo tam było łatwiej dojść cały opatrunek potem dla nas, amunicji i tak dalej. To jest bardzo ciężka. To wyglądało jak choinka na Boże Narodzenie. Czerwone i zielone te szły tak setkami. Szło się, mówię, wyglądała jak choinka. Z okazji kolejnej rocznicy wywózek Polaków w głąb Związku Sowieckiego oddajmy hołd pamięci deportowanych, pomordowanych i zaginionych na nieludzkiej ziemi fragmentem uroczystości, jaka odbyła się w czerwcu 2007 roku w Augustowie, gdzie poświęcono pomnik Sybiraków deportowanych z ziemi augustowskiej. Wzywam was, Sybiracy, Borkuty, Norylska, Kołyny, Czukotki,
Jakucka, Magadanu. Wzywam was do apelu. Co wśród nas? Wzywam was, Sybiracy, Handygi, Bodajby, Audanu, Chabarowska, Irkucka, Krasnojarska. Wzywam was do apelu. Co wśród nas? Wzywam was, Sybiracy Tomska, Karagandy, Pawłodaru, Semipałatyńska, Samarkandy, Świerdłowska i innych miejsc z waszymi dołami śmierci, których myślą i mową nadal nie możemy ogarnąć. Wzywam was do apelu. Co wśród nas? Wzywam was, polskie matki, które oddawałyście ostatni kęs czarnego, gorzkiego chleba konającym z głodu dzieciom. I wzywam was, polskie dzieci, którym odebrano rodzinny dom, wasze dzieciństwo, waszą pamięć i życie. Wzywam was do apelu. Co wśród nas? Wzywam was, znanych z imienia i bezimiennych Polaków, którym nie był dany powrót do ojczyzny, na których dziś daremnie czekamy. Wzywam was do apelu. Co wśród nas? Wzywam was, którzy zostaliście cudem ocaleni z nieludzkiej ziemi i złożyliście swoje życie jako żołnierze Wojska Polskiego. Wzywam was do apelu. Olegi na polu chwał! Wzywam was, którzy przeżyliście koszmary zsyłek i łagru, głodu i pracy ponad siły. I wzywam was, synowie, córki i wnuki Sybiraków, abyście tę tragiczną część naszych dziejów ojczystych ponieśli przez pokolenia. Trwajcie w wierności Bogu i ojczyźnie. Mała bohater! Wzywam was, zaginieni bohaterowie Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych z Augustowszczyzny, Sejneńszczyzny i Suwalszczyzny, którzy zostaliście zdradziecko pojmani w lipcu 1945 roku przez oprawców NKWD i UB. A prawda o waszych losach do dziś pozostaje nieznana. Wzywam was do apelu. Chwała bohaterom! A teraz do was wołam, młodzi. Ocalcie od zapomnienia deportowanych, pomordowanych i zaginionych na nieludzkiej ziemi, którzy ponieśli ofiarę życia za wiarę i naszą wspólną matkę ojczyznę Polskę. Trwajcie w wierności Bogu i ojczyźnie. Chwała bohaterom! Salwa honorowa! Do salwy honorowej! Trzeba! Paruj! Sadom! Paruj! Sadom! Paruj! Sadom! Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat, myśmy znów do niepodległej szli. Jak z zaboru sprzed 20 lat, bo od września, od 17, dłuższą drogą znów szedł każdy z nas. Poszedł noc Gregula Północnego, przez Mówiankę, przez Katyński las. Na nieludzkiej ziemi znów polski czas. Przez targę strepy klątki.